Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmiku. Filmiku o ptaszniku, tak jak obiecywałem, będzie to duży ptasznik. Może nie aż tak duży, ale już spory. Zobaczymy do jego starego terrarium, co tam u niego słychać. Będziemy musieli mu udekorować, zrobić mu nowe. Ja posprzątam w tym starym, zobaczymy jak on tam się trzyma. I będziemy musieli go wyseksować, czyli zobaczyć jaka to jest płeć. Czyli samiec czy samica. Nie wiem czy to się uda, mam na niego tam specjalny pojemniczek. Zobaczymy. Nie chcę nic obiecywać. Mam nadzieję, że go zobaczymy, że jakoś nam się ładnie pokaże. Zaczynamy. Przechodzimy już do niego. Ale jeszcze przed ptasznikiem musimy najpierw zobaczyć, co mamy dla niego. Mamy na pewno torf, świeża, czysta ziemia. Mamy ten pojemniczek, w który go postaramy się złapać. Sztuczną, fajną roślinkę, bardzo ładną. Bardzo ładną, nie powinien jej zniszczyć, a raczej jej nie zniszczy. Tu zostały tam szczątki mchu. Ale myślę, że się nadadzą. A tu mamy koreczek. No taki nie wiem, albo go połamiemy na pół i zrobimy z niego coś takiego fajnego, albo go tak zostawimy, zobaczymy. A tych kamieni raczej mu nie wsadzę, tam jeszcze jakieś kamyczki zostały. Myślę, że to będzie wystarczające. Przechodzimy do pająka. Jesteśmy. Mamy tutaj Poelicotherię subfusca, stara bara, tak się nazywała, teraz jest subfusca. Są dwie odmiany, Lowland albo Highland. Powiem szczerze, że nie wiem, którą mam, nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. To jest jej stare terrarium, 20, 20 na 30. Myślę, że jest wystarczające już nawet dla dorosłego, tylko trzeba je oczywiście dobrze urządzić. Mówię, ja tutaj, ona już tu trochę posiedziała, więc trzeba je tu posprzątać. Najpierw ją pokażemy. Wyjmujemy szybę. Ptasznik jest bardzo jadowity, bardzo szybki, ale nie wiem czy agresywny. Zależy kto jak tam podchodzi, ale jeżeli jest nakarmiony, ja ją wczoraj, przedwczoraj ją karmiłem, żeby na ten filmik ona nie była jakoś bardzo agresywna. Ale i tak nie będzie zadowolona, ponieważ musimy zniszczyć jej. Musimy ją wypłoszyć, zniszczymy jej trochę gniazdo. Zniszczymy trochę gniazdo. I zobaczymy. Wiem, że na pewno nie będzie z tego zadowolona. I będzie na pewno chciała troszkę uciekać. Mam już przygotowany oczywiście pojemniczek dla niej. Ale trzeba jej tu zrobić porządek. No powiem wam, że po prostu trochę mnie tu nie było. Tylko karmiłem, woda, a już tutaj ze dwie skóry zeszła. Jak widzicie, jest tutaj. O, chyba mam szczątki i wylinki. O, słuchajcie, to są szczątki i wylinki. Więc pająk siedzi pod kamieniem, bo tam jest w rogu taki kamień. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Najpierw na spokojnie wszystko wyciągniemy. O, widzę robaka. Widzę, że robaka nie chciała zjeść. Wiem, że jak ten kamień postaram się teraz wyciągnąć, to wiem, że on tam będzie. Ten pająk. Oj. To nie było zbyt dobre zagranie z mojej strony. Robak mi uciekł, ale to trudno, ja go złapię. Nie ma z tym problemu. Nie chcę tam wkładać paluchów. Szczerze wam powiem, boję się jej trochę. Trochę się jej boję. Ale dobra, jakoś to trzeba zrobić, słuchajcie. Widzimy ją. Krzywda jej się na szczęście nie stała. Oj, jest trochę stresik wam powiem, bo jest to pająk duży. Spróbujmy ją trochę. Ona jest, na szczęście jest bojaźliwym pająkiem. Moi, akurat moja sztuka jest bojaźliwa. Ona była od początku taka, ona nie rzucała się. Nawet jak widzicie teraz, ona nie chce się jakoś rzucać. Jakoś bardzo. Tutaj piesek mi trochę przeszkadza, ale to nic. Przeżyjemy. Dobra, ja ją teraz złapię w pojemnik. No
To myślę, że akurat z tym nie będzie problemu, żeby ten pojemnik... Wyjmiemy tylko ten kamień. Dobra, okej. I mamy ją już w pojemniczku. Myślę, że zrobiłem to dosyć delikatnie. Myślę, że zrobiliśmy to bardzo delikatnie. Nie chciałbym jej zrobić krzywdy. Od razu ją zamykamy, ponieważ nie ufam takiemu pająkowi. No, jest kawał pająka, nie? Naprawdę. Wiem, że niedobrze go widać przez to opakowanie. Wiem, że niezbyt dobrze to widać, ale jest spory. Nie wiem, ile on ma DC. Myślę, że z 4. Myślę, że jakoś tak. Jak się rozprostuje, jest kawał pająka. Wpuścimy go i może zrobimy jakieś zbliżenie, jak go wpuścimy. Na razie pozwólcie, że go zostawimy tak. Niech on sobie tak pobędzie na razie, w spokoju. Postawimy go, a my najpierw zrobimy dla niego terrarium. Mamy już czyste terrarium ze świeżą ziemią. Zapomniałem, że nie mam tła do niej, tam do tyłu, jakiegoś ciekawego. Zapomniałem kupić też, nie wiedziałem, że to tak mi się szybko zużyje, bo miałem trochę, więc wykorzystamy to, co mamy. Przynajmniej na razie będzie musiała się z tego zadowolić. Mamy ten korek, który połamałem, ponieważ był za duży i nie było jak go wcisnąć. Ja myślę, żeby to zrobić właśnie tak. O, już jest lepiej, już jest o wiele lepiej. O, tak będzie lepiej widać. Ona lubi te korki, więc nie będziemy jej żałować. No, nie jest źle, korki już są położone. Mówię, to nie trzeba dużo, tak? Wiadomo, że można różnie sobie, każdy wedle uznania może sobie dekorować. Ja niestety nie miałem aż tak dużo ze sobą dzisiaj. To, co mi tam tak naprawdę się ostało, muszę iść na jakieś zakupy i dokupić parę rzeczy. Ale uwierzcie mi, że nie będzie źle. Jej się na pewno spodoba. Będzie miała troszkę więcej swobody niż tam w tym kamieniu, którym siedziała. Na pewno nie była jakoś bardzo szczęśliwa. Zobaczcie. No i co? Wcale nie wyszło tak źle. Pomimo, że nie mamy tła, no z tłem to by było jeszcze lepiej. Żałuję, że tego tła nie załatwiłem. Ale to nic. Tak jest ok. Takiej wystarczy. Wody, nawilżymy wodą jeszcze ziemię. Wlejemy tam pół szklaneczki. Delikatnie spryskamy. I spróbujemy wsadzić pająka. Ciekawe, czy uda nam się go nagrać. Jakoś zbliżenie zrobimy. Może się uda. Szklankę wody jej wlałem, nie całą. Spryskamy dół, jest ok. Bierzemy pinsetę. Położymy na górę szybę, w razie czego, żeby zamknąć szybko. Dobra. To jest ona. Wiem, że słabo to widać, dlatego otworzymy ją. Wziąłbym ją na rękę, ale nie wiem. Tak ona wygląda. Słabo to widać, więc spróbujemy. Spróbujemy ją już wrzucić do terrarium. Tylko boję się, że ona ucieknie i nam się nie pokaże i będziemy musieli jakoś to zrobić inaczej. Ale zobaczymy. Bo to tu też chodzi, żeby pająka pokazać. A tak to jakoś wyjdzie, żeby
się nie pokaże, to nie będzie tego fajnie. No chodź. Słuchajcie, ona jest bardzo... Ona jest bardzo... płochliwa. Okej, okay. Myślę, że takie ujęcie wcale nie będzie złe, bo pajączek nam się tak nawet, żeby go nie spłoszyć teraz. O! To jest ona. To jest ona. To jest Poelicotheria subfusca. Nie wiem L ile to jest, szczerze. Nie pamiętam, z L8? Z L7? Nie wiem, nie liczyłem. Rosła sobie i rosła i tak to wygląda. Ale już wskoczyła sobie na konarek, więc myślę, że jej się podoba. Musi mieć wilgoć, na pewno jest to ptasznik, który lubi wilgoć. Myślę, że 70-80%. Z tego co wiem, to nawet przy skalistych subfuski, przy skalistych jakichś takich terenach, nawet dosyć wysoko, gdzie jest tam dosyć chłodno, potrafią też naprawdę niską temperaturę wytrzymać, nie tak jak inne ptaszniki, że muszą mieć bardzo gorąco. Ona potrafi nawet w niskich temperaturach i w dużej wilgotności wytrzymywać i takie powinniśmy też jej zapewnić w terrarium. Moim zdaniem tak jest dobrze. Nie jakoś bardzo ją podgrzewać, bo nie wiem, czy to też dla niej będzie w sam raz. Siła jadu jest duża tego ptasznika, jak całej wiadomo gatunku tych Poelicotheria. Nadrzewny, szybko skaczący ptasznik. Chociaż ta, no widzicie, ona nie była jakaś, ona jest przestraszona. Ona nie była jakaś skora do ataku, czy czegokolwiek, żeby uciekać. Więc całe szczęście trafił się taki osobnik spokojny, bym powiedział. Mieliśmy sprawdzić, czy to samiec, czy samica, ale nie chciałem już tam kombinować. Też dobrze nie widziałem, a na szybę nie weszła. Będę musiał to sam sprawdzić któregoś dnia. Ale patrząc po kolorach, no jest to samiec, tak mi się wydaje. Nie jest aż taki piękny. Szarawy taki troszeczkę, tych kolorów aż tak mocno nie widać, taki oliwkowy bardziej, z tego co ja widzę teraz, stąd. Taki się robi. Więc prawdopodobnie jest to samiec, więc szkoda, będzie musiał pójść na sprzedaż. Ktoś go będzie musiał przyjąć. I to w sumie tyle, ptasznik nawet nie chce się poruszyć, zobaczcie. Dotkniemy go, zobaczymy czy... Zobaczcie, ja go nawet dotykam, ona nawet nie chce się ruszyć, o. Nawet nie chce nam się bardziej pokazać. Widzicie, jakaś taka jest ospała, albo boi się po prostu się boi i nie chce też wykonywać szybkich ruchów, ale uwierzcie mi, że gdyby miała uciec i możliwość jakoś szybko się przemieścić, jest to bardzo szybki ptasznik, z którym trzeba naprawdę uważać. Ja wam za filmik dziękuję. Wiem, że to nie wyszło jakoś profesjonalnie, ale źle nie jest. Terrarium wyszło całkiem spoko. I widzimy się do kolejnego filmiku, który na pewno będę robił już za jakiś czas. Trzymajcie się, hej hej.